Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Powiem wam, no, szukałem tego książęcego IPA, ale no, nie mogę go nigdzie znaleźć. Po prostu go nie ma. No, nie ma go w obornikach. Także no, na razie może dzisiaj 100 pytań zrobimy, czy coś takiego. No cześć, cześć. A nie mam, cześć. O, masz książęcy IPA? Ja nie dostanę? No nie, no. Ja szukałem, ale... Nie ma w obornikach, nie ma. W obornikach może nie ma, w Prusicach jest. W Prusicach? No. Aha. No, ale ty, ale wąs ci odrósł. A odrósł wreszcie. No i widzę tą... Ten wąs nie jedno, wiesz. Wydziarałeś się? Tak, no otworzyli u nas w sypie taki studio tatuażu za pół ceny, te trajbala no pierdolnąłem. No to słuchajcie, widzicie, dobrze, jak dobrze mieć sąsiada, książęce IPA mi podrzucił Janusz, także no to myślę, że co, wychylilibymy. Wypijemy, tak, wypijemy, to pijemy, tak? No to co my tu mamy? No będzie czytanie. To spokojnie, no to przeczytamy wszystko i ten. Książęce IPA, gatunek India Pale Ale, 6 odmian chmielu dla wyraźnej goryczki i intensywnego aromatu chmielowego z nutami cytrusów i owoców tropikalnych. Ekstrakt 13, alkohol 5,4, goryczka 35, wow. Barwa ciemnozłota. Goryczka jest 3 na 3 o, zaznaczona. Także srogo, chyba, no tak, 3 na 3, bo barwa jest 1,5 na 3. Także sroga goryczka, sroga goryczka. Nie wiem, Janusz, czy dasz radę wypić? Kurwa, ja nie dam. Słuchajcie, piwo jasne w stylu IPA, India Pale Ale, 13 wagowo, alkohol, pasteryzowane składniki, woda, słody, jęczmienne typu Pale Ale i jasny pilzneński. A co, ciemny pilzneński jest? Nie słyszałem. Chmiel goryczkowy, chmiele aromatyczne odmian Citra, Mosaic, Cascade, Centennial, Azaka, Pekko. No Pekko to nawet nie... Pierwsze słyszę o tym chmielu. Takie wędliny chyba są w Lidlu. Ten wyciąg chmielu to chyba są aromaty i... To jest może właśnie coś, co uważam, że właśnie dlatego kraft powinien unikać aromatów. Mhm. Żeby nie dać sobie tego, żeby nie nawet wiem. Pisać tak jak na przykład Browca pisze na tych opakowaniach, bez aromatów, żeby się odróżnić od tych, kurcze, koncerniaków. Tu mamy intensywny aromat chmielowy oraz wyczuwalne nuty cytrusów i owoców tropikalnych. To zasługa 6 odmian amerykańskiego chmielu. Szklanka. Prosta, rozszerzana ku górze szklanka podkreśla gęstą, białą pianę, intensywny aromat chmielowy piwa IPA. Gówno prawda. Zresztą ta szklanka tutaj jest tak narysowana, że ona nie wygląda na prostą. Optymalna serwowania temperatura 12-14. No, to takie wody ja z półki wziąłem. No, ja nawet takie wolę niesłodzone. Idealny do pikantnych mięs i kuchni meksykańskiej. Spróbuj pozostałych piw z kolekcji książęce. Gdyby ktoś się pytał, data przydatności 18.07.18. Dobra, biorę szkło. Dla mnie nie trzeba. Aha, nie? No dobra. Ja z butelką. Biorę szkło. No i jedziemy. Jedziemy z koksem. Niebieski kolor do IPA to tak średnio pasuje, no ale z drugiej strony, co? Żółty czy taki oliwkowy jest zajęty przez Golden Ale'a. Notabene Golden Ale, jak sama nazwa mówi Golden, powinien być żółty, no ale żółty już jest pszeniczny, więc trochę nie przewidzieli. No ale no powiem tak, tragedii nie ma. Co do tego, że jest to 13, to powiem tak, no jest to taka session IPA, i to akurat bym się kompanii nie czepiał za to. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co jest. Nie no, pije się lekko. Kapsel firmowy. Chodzi dobrze. Też niebieski. Goryczka. No, jest goryczka. Pachnie chmielem. Pachnie chmielem amerykańskim. Nie jest to może jakiś mega intensywny aromat, ale... Ale jest. Ale jest. Piana, jak widzicie, dość obfita. No, przy tym moim nalewaniu takim szczodrym. Drobno pęcherzykowa, jasno złociste, klarowne. prezentuje się dobrze.
Oczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni do tych jasnych, znaczy do takich zmętnionych lekko tych IPA, bo one są często niefiltrowane, no ale no, trudno by było, żeby kompania, chociaż książęce i książęce pszeniczne jest chyba niefiltrowane. Słuchajcie, no pachnie bardzo dobrze. Bardzo melon. Hmm. Takie słodkie. Nie jak miodowe, ale słodkie. Nie no, jest słodowe. No, rzeczywiście jest słodkie. Widać, że tutaj sporo tego zostało, tego słodu, bo 5-4 tylko z 13 to jest naprawdę mało. Mogłoby być więcej. Aż się dziwię, naprawdę się dziwię im, że nie wypuszczam takiego pilsa. Na przykład serii książęce. Wypuścić pilsa, który ma właśnie takie proporcje. 13 i 5-4. Troszkę można dodać monachijskiego, żeby go przyciemnić. Myślę, że byłby na to rynek. Ludzie lubią takie pełniejsze, tak? Zależy od ceny. Wodniste siury, nie? Zależy od ceny wszystko. Goryczka na pewno nie jest na 3 gwiazdki, czy na 3 kropki. O, dla mnie. Ale jakaś jest. No jest, goryczka jest. Nie no, przy trzecim łyku naprawdę czuję goryczkę. Więc słuchajcie, no... Te wszystkie opinie, że to jest taki syf, że to jest ten, no to ja jednak syf. Są mocno przesadzone. Mocno przesadzone. Syfu bym nie przynosił. No nie, dla mnie dobre. Dla mnie wolno. Tanie. Nie, no dobrze się pije. Dobrze się pije. No i pozostaje goryczka na języku, taka pod koniec. O, goryczka tak, jest. No. Powiem syf, tak, rzeczywiście to jest session IPA. A nawet jednak bym się skłaniał, że to jest bardziej APA, ale... APA to z żywca. Jak na, prawda, kompanię, to kurczę, jest mistrzostwo świata, naprawdę. O. Nie spodziewałem się tego. Spodziewałem się, że będzie dużo, dużo, dużo gorzej. To ja się nie spodziewałem takiej opinii. po tobie, Tomek. Że tak powiesz o piwie z kompanii. Nie no, jestem w stanie to wypić bez skrzywienia. To już kurwa super. Jest goryczka. Pewnie to jest najbardziej goryczkowe piwo z kompanii. Chyba tak. 35 i najbardziej goryczkowe piwo z kompanii. No ale jest goryczka, jest aromat chmielowy, może nie jakiś mega intensywny, ale rzeczywiście taki właśnie melon, jakieś winogrona. No, no tak, słuchajcie, winogrona. Muszę powiedzieć, że udało się. Nie wiem, czy kolejne warki się też uda im powtórzyć. Nie, zawsze ale się. Jak na początku, dobra, bo to zasługa tych aromatów chmielowych, czyli tego wyciągu z chmielu. Bo nie wiem, czy to jest ekstrakt, ten wyciąg z chmielu, ale raczej bym obstawiał. Może być ekstrakt. Raczej bym obstawiał jakiś aromatyczny. Chociaż, no nie wiem. No ale zobaczcie, lacing jest. No tak. Nie mam na butelce nie widać. aż tak dobrze. Zerujemy? No nie ma tutaj cytrusów tak mocno, ale te właśnie takie mango trochę mdłe, właśnie ten melon. Mango, melon. No to są. Są. Nie no, ja myślę, że całkiem muszę powiedzieć to. Tomek mówisz chyba. Znaczy, nie ze smutkiem. No, nie ze smutkiem. Muszę powiedzieć, że całkiem dobre piwo. Całkiem dobre piwo. Jak na koncerniaka. Jak na piwo z kompanii piwowarskiej. O, już tak, no zostawmy. Najlepszy producent piwa w Polsce. Jestem mile zaskoczony. Tak to było. A jestem zaskoczony twoją opinią. No, także... Zerujemy? No. Zerujemy? No tak. Zerujemy? Będzie można je kupić w każdym sklepie za rogiem. No i będzie kosztowało, myślę, że nie więcej niż te 5 zł. Bo no, a pewnie na promocji mniej. To za 2 może. Nie, no dobrze. Ja mówię, ja się cieszę. Ja nie, mi nie zależy na tym, ja żeby bardzo kopać tą kompanię piwowarską za każdym razem, po prostu zglanować ją do ten... Raz, że się nie kopię leżącego, Bądź człowiekiem. Że no ja bym jednak chciał, żeby mieli w swojej ofercie jakieś przyzwoite piwa. Podobno ma wyjść porter bałtycki, no to z miłą chęcią go pochwalę, jeżeli będzie co chwalić. Oczywiście. Jeszcze jak będzie tani. No, także no, według mnie bardzo dobre i nie za drogie. Także wasze zdrowie tak i jest. Do usłyszenia. Cześć. No.